czasie i miałem okazję jakoś tym bardziej było. Co niektórzy jeszcze pamiętają, pewno w poprzedniej kadencji byłem jakiś czas wójtem. I zajmowałem się sprawą oświaty, która już wtedy wybuchła. Tak jak dzisiaj pan wójt, tak ja przewodniczyłem wszystkim konsultacjom. I muszę powiedzieć, że jak gdyby wyprzedziliśmy rząd o te parę lat, bo zaczęliśmy to w 11. Dzisiaj na sali jest około 6, zdaje się, jeżeli dobrze liczę, byłych radnych, którzy wtedy od czci, od wiary odżegnywali te moje pomysły. A mieliśmy przynajmniej 3 propozycje do wyboru. Łącznie z panem wójtem to była ta ekipa. Ale nie po to tu przyszedłem. Chcę powiedzieć, że wyjątkowo mnie Łukasz zaskoczyłeś. I cholera, szkoda tylko, że nie w tamtej kadencji, żeśmy wspólnie tam do tego podeszli. Bo myślę tak samo jak ty. I wtedy o tym mówiłem. Nie zamykajmy tych szkół, bo to są tu też postoje kultury. W Kruczu i w Jędrzejewie. Proszę państwa, nie chciałbym robić tutaj wykładów, bo nie po to przyszedłem. Czuję się w moralnym obowiązku, jako ten, który w poprzedniej kadencji naraził gminę na wielką dyskusję o tej oświacie. Dlatego przyszedłem, żeby zaproponować jeszcze inne wyjście. Zostawmy te nasze właśnie spory na temat. Otwórzmy głowy i przeczytajmy tę ustawę oświatową, bo ona daje dużo więcej możliwości, aniżeli ten jeden. Ta jedna propozycja, która została tu wszystkim przedstawiona. Ta propozycja nie ma racji bytu, bo ona wyłoży oświatę w ciągu 2-3 lat. Też się tu z Łukaszem zgadzam. Muszą się znaleźć alternatywne wyjścia i są takie. Tylko trzeba szerzej na to spojrzeć. Chociaż raz, bądźmy razem. Oświata to nie zabawka. To nie bal sylwestrowy. To życie naszych rodzin, dzieci, które za chwilę mają przecież zabezpieczyć przyszłość i starość. A więc stańmy poza uprzedzeniami, za swoimi różnicami niebo nie, a raz dajmy sobie szansę. Siądź razem. Dlatego chcę powiedzieć, że są rozwiązania, które zachowają wszystkie szkoły, tak jak do tej pory. Bo wkrótce powiem tylko, naszym zasadzałem swoje działania, szukając alternatywy rozwiązania problemów w oświacie w tamtej kadencji. Po pierwsze, z tą grupą założyliśmy, że nic nie likwidujemy. Wszystkie szkoły, które funkcjonują, zostają. Bo przecież, proszę państwa, proszę przypomnieć sobie tylko, że właśnie dlatego wszystkie szkoły zostały poddane termomodernizacji. A więc baza została doinwestowana i dzisiaj te szkoły naprawdę są w dobrym stanie technicznym. No to zapytajmy inaczej. A co się stało takiego, że nagle chcemy je likwidować? Czy one są źle, złe? Czy ci nauczyciele są miernej jakości? Otóż nie. Okazuje się, że te szkoły pracowały na najwyższym poziomie. A więc mamy zajebiście dobrą kadrę. Mamy dobrze przygotowane szkoły. I w związku z tym, to po co to likwidować? Jest jeszcze trzecia. Na razie nie chcemy tego. Ale ja tylko chcę przypomnieć, jaka był sens tamtej dyskusji, bo ona ma wpływ i myślę, że państwu rozszerzy horyzont widzenia. Dlaczego? Otóż kolejnym elementem było to, że znamy wszystkie koszty. Przecież te dzieci dowozimy dzisiaj, tak? Wiemy, ile kosztuje utrzymanie Jędrzejewa? Wiemy. Ile kosztuje dowóz dzieci do Jędrzejewa? Wiemy. Czy do Miłkowa? Wiemy. Do Klucza? Wiemy. A więc mamy pełną wiedzę finansową na ten temat. I to jest moim zdaniem duże. Kolejne założenie od tamtego punktu widzenia było nie zwalnianie żadnego nauczyciela. I jest to do dzisiaj aktualne. Zatem chcę państwu powiedzieć, że te założenia są wiecznie żywe.
bo one spełniają to, co tak naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy spokoju, działania i tego, co mamy. Więc popatrzmy teraz na ustawę, którą nam teraz już w gorszych warunkach, jak gdyby, daje państwo. Zresztą ja o tym już wtedy mówiłem, że przyjdzie decyzja rządowa i wtedy nie będziemy mieli za dużo wyboru. I się stało. I teraz mogę powiedzieć, a nie widzicie? Nie widzieliście? A mówiłem? Ale nie po to przyszedłem. Proszę państwa, jest kilka wyjść. Wszystko jest zależne od tego, czy jesteśmy skłonni ze sobą współpracować. Bo tu słyszę jeszcze głosy o zbieraniu głosów, żeby zrobić referendum, a żeby zrobić jeszcze coś. Oczywiście to wszystko można zrobić. 15 osób, 250 głosów, 2 tygodnie ma wójt, jest referendum. Tylko koszty. To nie jest droga. Moim zdaniem, gdybyśmy tu usiedli, bo zasadą samorządu, chciałbym przypomnieć, jest tworzenie dobra, a nie jego likwidacja. Jest tak zwane założenie ciągłości władzy. Ciągłość władzy polega na tym, że każdy następny buduje, a nie rujnuje. I dzisiaj chciałbym państwa namówić do sięgnięcia po materiały, które wypracowali wasi poprzednicy w poprzedniej kadencji. W protokołach pracy tamtej rady są wyliczenia, są propozycje i proszę wziąć je pod uwagę. To nie jest jedyny słuszny wniosek. On jest najdroższy. Tak? On rujnuje nam system organizacyjny oświaty. Zatem po co? Kiedy on może funkcjonować? Jest problem, proszę państwa, nazewnictwa. Ja wtedy już mówiłem na zebraniach, oczywiście to nikt nie chciał tego zaakceptować. Bądźmy tu szczerzy, że tak naprawdę zmienią się tylko tablice z szyldami, ale szkoły zostaną takie same. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, próbujmy osiągnąć ten model. Może się zmienią szyldy, ale szkoły mają zostać te same. Koszty znamy. Wszystko wiemy. Dopasujmy to, co jest, żeby nie burzyć, bo to dobrze chodzi. Do tego, co pisze ustawa. Czy ustawa daje nam szansę? Nie straszmy ludzi. Kuratorium. Kuratorium ma pomagać, a nie wymuszać. I zgodzi się na każde rozwiązanie, które zaakceptuje nasze środowisko. Jeżeli będzie to w ramach ustawy. Ustawa mówi tak, nie likwidujemy, po pierwsze. Pewne są ograniczenia. My tu w gminie wtedy już poszliśmy dalej. Bo mówią, że nie może być więcej jak dwie filie. A kto powiedział, że tak musi być? Przecież prostym rozwiązaniem jest nazwać tylko wszystko Szkoła Podstawowa w Lubaszu, to jest koniec. Przecież Szkoła Podstawowa w Lubaszu może mieć 3 pierwsze klasy w Lubaszu, ABC, ale D jest w Jędrzejewie, a E jest w Kruczu. I jest to cały czas ta szkoła. Nazywa się Szkoła w Lubaszu. I ktoś tutaj uchybił ustawie? No nie. Proszę szerzej spojrzeć trochę. Nie trzeba niczego likwidować. Dlatego mam taką propozycję. Ja sobie tu przygotowałem pewne szczegóły, ale nie będę w to wchodził. Oczywiście, czy to będzie 1,6? Moja propozycja wówczas była 1,6 wszędzie i wyłączone było gimnazjum, że gimnazjum dalej sobie chodzi. Decyzja rządu jest taka, że gimnazjum się likwiduje, ale my też wiemy, ile gimnazjum kosztuje i jak się do niego dowozi dzieci. W związku z tym dzisiaj zamiast do gimnazjum wjeziemy się 7 i 8 klasisty z całej gminy, więc wszędzie w szkole mamy 1,6, a 7,8 jest w Lubaszu. Jest rozwiązanie? Już znamy koszty. Jest przećwiczona ścieżka dowozu. Nazwijmy to tylko Szkoła Podstawowa w Lubaszu. Bez żadnych dodatków, wszędzie. Jeżeli jest miejsce i jest tyle sali i mamy taką kadrę w Miłkowie, niech ona będzie ośmioklasowa, ale to jest Szkoła Podstawowa w Lubaszu. Proszę państwa, kiedy na to spojrzycie w ten sposób, to ta ustawa się trochę inaczej nam objawia. Nie zabierajmy ludziom tego, co tworzyli nasi dziadowie, bo tu już parę osób próbowało to przypomnieć. Proszę państwa, wójtem się bywa, radnym się bywa, a decyzje zostają.
Was, Pani Przewodnicząca, jako grupę radnych oceniać będą ludzie. Wy oceniajcie wójta. Macie obowiązek i możliwości żądać tyle razy poprawek i nowych informacji, ile to będzie konieczne. Wójt jest organem wykonawczym. Nie mylmy tych pojęć. I kolejny mój wniosek jest taki, żebyście dzisiaj Państwo nie głosowali. Przełóżcie to, bo Wy to ćwiczycie już parę razy. Ja to obserwuję, bo się przyglądam Waszej pracy. Że robicie sesję w dwóch terminach. Pierwsza część i druga. Więc macie to obcykane, powiem brzydko. I zróbcie to tak w podobny sposób. A w czasie przerwy ja bym proponował takie spotkanie. Ja sam się za tego zaangażuję. Chętnie też przyjmę. Aby ta rada spotkała się z tamtą radą w obecności człowieka z kuratorium, w obecności sołtysów i rad szkół. Chyba, że jeszcze kogoś trzeba doprosić. Usiądźmy, poszukajmy, ale miejmy ze sobą człowieka z kuratorium, który nam wyraźnie powie, nie, tu możecie, tu nie, na bieżąco. Nie piszemy w listarium. Bo inaczej, jeżeli nie wykażemy skłonności dzisiaj do takiego podejścia, to proszę mi wierzyć, to co wykonacie, czy jakkolwiek nie zagłosujecie, a to będzie, a przyniesie to skutek likwidacji, bo w konsekwencji te małe szkółki zlikwidujecie, to jest wasze sumienie. Ja czuję się w tym momencie zwolniony z tego moralnego obowiązku, jako były wójt, który rozpoczynał tą dyskusję na temat zmian w oświacie. Oświata jest i będzie najważniejsza, zwłaszcza w takich gminach jak gmina Lubasz. Dziękuję Państwu za uwagę. Pani Przewodnicząca i wszyscy radni, proszę o bardzo poważne potraktowanie. O 5-10 dni, jeżeli przesuniecie decyzję, ziemia się nie zawali. A jeżeli przyjedzie tutaj jedna czy dwie osoby z kuratorium, to będziemy ją dopytywać, czy nasz punkt widzenia tej ustawy jest dobry, czy nie. Czy on daje nam szansę nie ruszania tego, co jest. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję ślicznie.